W trakcie pierwszej kadencji Senatu zdecydowano, że nie będzie budowany odrębny budynek dla Izby Wyższej, że wystarczy przystosować jakieś istniejące budynki w kompleksie sejmowym. Wybrano to miejsce. Tu były pierwotnie trzy sale. Archiwum i biblioteki Komitetu Centralnego PZPR. Architekci połączyli te pomieszczenia. Mniej więcej tutaj, gdzie są te kolumny, biegły ściany działowe, i architekci połączyli to w jedną przestrzeń, dali sufit z ukrytym oświetleniem. I żeby troszeczkę rozszerzyć wnętrze, dodano cztery lustra. Niektóre z nich są lustrami weneckimi. Przesła, właściwie fotele dla senatorów są ułożone amfiteatralnie i wiemy, bo senatorowie nam nie raz o tym opowiadają, że nasz Senat, polski Senat, jest jednym z najmniejszych na świecie i być może też jednym z najmniejszych w Europie. I jesteśmy przy jednym z typowych miejsc pracy dla senatora. Fotele wszystkie zostały zaprojektowane specjalnie do tej sali przez architektów. Są, są to meble wygodne. No i pulpit pracy. Senator może rozsunąć pulpit, tak żeby rozłożyć więcej dokumentów. I tutaj po środku jest mikrofon. Jeżeli senator z miejsca chce zabrać głos, naciska przycisk i mówi tutaj do mikrofonu. Natomiast kiedy pan marszałek zarządza głosowanie, senator wsuwa specjalną kartę identyfikacyjną w tą szczelinę i są odpowiednie guziczki za, przeciw oraz wstrzymanie się od głosu. Oczywiście system jest tak skonstruowany, że jeżeli senator posiadający tą kartę włoży kartę w inny czytnik po lewej czy po prawej stronie, to i tak będzie wiadomo, że jest to karta tego senatora. Każde miejsce jest podpisane imieniem i nazwiskiem i wykształcił się taki obyczaj, że senatorowie pod koniec kadencji dostają na pamiątkę swoją tabliczkę Powiem jeszcze taką ciekawostkę o fotelach, a właściwie o fotelu numer 1. Otóż architekci, zanim zostały zamówione wszystkie fotele, poprosili, żeby przygotowano model prototypowy fotel numer 1 i przywieziono go do Senatu. I w 1991 roku senatorowie próbowali, czy jest wygodny. No i w końcu zdecydowano, że tak robimy według tego wzoru. No i wiem, że kilka lat temu ten fotel numer 1 trafił jako eksponat do Muzeum Techniki. Symbolem władzy marszałkowskiej. Jest Laska Marszałkowska. Jest to jeden z najstarszych symboli w polskiej tradycji parlamentarnej liczącej ponad pięć wieków. Kiedy miano oddać do użytku tą salę, warszawscy rzemieślnicy ofiarowali do tej sali właśnie wykonaną przez nich Laskę Marszałkowską oraz godło. W zwieńczeniu Laski Marszałkowskiej jest korona wzorowana na koronie piastowskiej, a poniżej tej korony widzimy cztery. Bursztyny. Tutaj jest krzyż, a poniżej trzy pierścienie z ważnymi datami z polskiej historii. Konstytucja 3 maja, 11 listopada 1918 rok, czyli odzyskanie niepodległości, i 4 czerwca 1989 rok, pierwsze po II wojnie światowej, wolne wybory. Do senatu. Laska ma główny trzon z drewna machoniowego i tu jest ozdobiona takimi elementami metalowymi. Tu jeszcze jest taki mały, kolisty element z monogramem RP Rzeczpospolita Polska. No, marszałkowie narzekają, że jest dość ciężka, no ale no, tak. Taką ma właściwość. Tu powiem taką ciekawostkę, że kiedy się przegląda dawne zapiski dotyczące obrad staropolskiego Sejmu i Senatu sprzed 300-400-500 lat, okazuje się, że laska marszałkowska no, naprawdę pełniła prawdziwą funkcję porządkową, bo w czasie jednego posiedzenia marszałek potrafił złamać dwie albo trzy laski od ciągłego stukania i uciszania zgromadzonych parlamentarzystów. W naszych czasach to już jest tylko czysto symboliczna funkcja. Marszałek na rozpoczęcie uderza trzy razy laską o podłogę i oficjalnie otwiera obrady. Tutaj mamy miejsce przewodniczenia, miejsce dla marszałka prowadzącego, marszałka bądź wicemarszałków. Natomiast fotele po bokach są dla sekretarzy posiedzenia, którzy wspierają marszałka w prowadzeniu obrad. Ważnym miejscem również jest mównica. Z której głos zabierają senatorowie bądź goście. Ciekawostką jest to, że ona jest ruchoma, można ją podwyższać lub obniżać. To są miejsca przeznaczone dla pracowników Kancelarii Senatu, którzy pomagają marszałkowi w prowadzeniu obrad. Między innymi jest pracownik, który jest odpowiedzialny za wyświetlanie wyników głosowań na dużych tablicach po lewej i po prawej stronie. Też tutaj są drukowane wyniki głosowań i zawsze mogą marszałek czy wicemarszałkowie zwrócić się o jakąś pomoc właśnie tutaj do pracowników. W głębi sali przy flagach jest osobne miejsce dla pana prezydenta. Pan prezydent swoją obecnością może zaznaczyć wagę Dyskusji w danym dniu nad jakimiś projektami w Senacie, i to miejsce zawsze czeka. Jest taki obyczaj, że zawsze prezydent pojawia się na przykład na posiedzeniu inauguracyjnym lub na jakimś posiedzeniu związanym z rocznicą, związaną z dziejami Senatu. Po prawej stronie w głębi jest wydzielona loża dla marszałka sejmu, dla premiera, dla członków rządu, zaproszonych gości, a po drugiej stronie, po przeciwnej, jest loża dla dziennikarzy. Cała ściana po lewej, po prawej stronie to są okna. Okna, które na co dzień nie widać, są przesłonięte monumentalną kotarą, ale z, ja od czasu do czasu widzę, kiedy są myte okna, które są za za tą kotarą. Natomiast w czasie posiedzeń ze względów ergonomicznych to jest wszystko zasłonięte. Chodzi o to, że senatorowie debatując tutaj 8, 9, 10 godzin no nie mogliby cały czas siedzieć pod, pod światło. Jest bardzo ciekawa, ciekawy deseń zaproponowany przez architektów, który w sposób delikatny nawiązuje do secesji, ja bym powiedział do secesji wiedeńskiej Anno Domini 1910.